Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie emigracja i rozwój, jaka miała miejsce po powstaniu listopadowym. Więc klęska powstania listopadowego doprowadza do emigracji początkowo około 50 tysięcy Polaków. Udają się oni często do Prus i Austrii, jednak część z nich wraca zniechęcona postawą władz tych krajów i zachęcona też obietnicami amnestii ze strony Rosji. Pozostaje około 70 tysięcy uchodźców, z których najwięcej udaje się do Francji, część także udaje się do Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii czy do USA, jednak ta francuska emigracja jest zdecydowanie największa. Polacy są mile przyjmowani przez społeczeństwa, które często wspierają polską sprawę o wolność, aczkolwiek są negatywnie odbierane przez władze, które nie chcą się narażać potężnej carskiej Rosji. Emigrację tą nazywamy wielką emigracją, nie dlatego, że była tak olbrzymia. Zapiszmy sobie wielka emigracja. Wielka emigracja. Nie dlatego, że była tak olbrzymia. Ale tylko i wyłącznie dlatego, iż osoby, które w, w niej brały udział, były to osoby wybitne dla narodu polskiego. Często była to inteligencja. Królestwo Polskie straciło dużą warstwę inteligencji. Byli to też młodzi studenci, którzy byli zaangażowani mocno w życie państwa. I ta sytuacja doprowadziła z jednej strony do kontynuowania rozwijania kultury polskiej poza jej granicami, ale także do osłabienia samych ziem polskich, gdyż taka elita je opuściła. Polscy uchodźcy wierzyli, że jednak ta emigracja jest tylko chwilowa, że oni muszą tylko przetrwać jakiś okres, poczekać do korzystnej sytuacji, kiedy będzie kolejne, kolejne powstanie, czy też inne kraje ruszą, ruszą nam z odsieczą, może wielkie mocarstwa się zainteresują sprawą Polski i dlatego też często nie interesowali się kulturą tych krajów, w których mieszkali, nie uczyli się obcych języków, raczej pozostawali w takich komunach polskich, w otoczeniu samych Polaków. I później, kiedy ten okres się przedłużał i było widać, że szansa na odzyskanie Polski jest tak naprawdę bardzo słaba, niektórzy załamywali się psychicznie, wielu zaczęło uprawiać hazard, wpadało w alkoholizm albo po prostu wpadali w manię, żeby wszystkich wyzywać na pojedynek i widzieli w nich zdrajców. Co też wpływało swoją drogą negatywnie na obraz Polaka za granicą. Ale emigranci przede wszystkim liczyli na odzyskanie tej niepodległości, dlatego skupiali się w jakichś grupach politycznych. Okazało się jednak, że nie jest to takie łatwe, żeby zjednoczyć tak wszystkich Polaków, gdyż pojawiało się wiele koncepcji. W grudniu 1831 roku zostaje utworzony Komitet Narodowy Polski, skrót KNP, pod przywództwem Joachima Lelewela, o nim sobie już wcześniej mówiliśmy, teraz pierwszy raz widzimy jego portret. Ten, ten komitet miał taki bardzo ogólny program polityczny, miał zachęcić całe społeczeństwo do solidaryzmu, miał spajać wszystkich emigrantów. Możemy sobie zapisać koniec grudnia 1008, albo podajmy sobie dzienną datę 5 grudnia 1831. 5, 12, 1831. Mamy y, utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego, czyli KNP, Komitet Narodowy Polski. Komitet Narodowy Polski. Na czele z Joachimem Lelewelem. Jednak część działaczy KNP uznaje te poglądy Lelewela za zbyt takie umiarkowane, mało sprecyzowane i w 1832 roku zakładają oni Towarzystwo Demokratyczne Polskie, czyli TDP. Czyli mamy marzec marzec 1832 TDP Czyli towarzystwo... Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Demokratyczne Polskie. Okej. Okay. I co cechuje to towarzystwo? Początkowo ogłasza one on, on manifest zwany później Małym Manifestem. Tutaj jeden ze współinicjatorów jego utworzenia jest Tadeusz Krępowiecki. Zawiera ten manifest hasła lewicowe, antyszlacheckie, obwinia się w ogóle szlachtę za upadek pierwszej Rzeczypospolitej, bardziej on apeluje do niższych warstw społecznych, do takiej biedoty, za to krytykuje się te wyższe warstwy, jednak większość działaczy TDP prezentuje jednak bardziej umiarkowane poglądy niż te radykalne, które prezentuje ten manifest i wtedy jej szeregi opuszcza Tadeusz, właśnie Krempowiecki, któremu nie podoba się ta to nastawienie większości członków TDP i wtedy w TDP główną rolę zaczyna odgrywać Wiktor Heltman, który w 1836 roku w Poitiers wydaje nowy manifest zwany Wielkim Manifestem. W nim już zniknęły hasła antyszlacheckie, zastąpiono je raczej ideą solidaryzmu wszystkich stanów, tak potrzebną przecież, żeby wywołać jakiekolwiek kolejne powstanie. Czyli tutaj koncepcją odzyskania niepodległości było powstanie ponad zaborowe z udziałem całego spo społeczeństwa i pomoc nam mieli rewolucjoniści z całej Europy, w tym także z Rosji. Proponowany ustroj państwa to miała być taka republika demokratyczna, równe prawa dla wszystkich obywateli. No i chciano też znieść przywileje stanowe, uwłaszczyć chłopów i nie odszkodować wtedy... Nie szkodować szlachty. I to było jedno zgrupowanie, czyli TDP, Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Ono miało nawet najwięcej w zasadzie zwolenników, jeśli chodzi o emigrantów, już w połowie lat 40. liczyło ponad 1000 osób i możemy uznać je za pierwszą polską partię polityczną. Głównymi przedstawicielami TDP to była średnio zamożna szlachta oraz mieszczaństwo. Z kolei inne ugrupowanie bardzo znaczące, pomimo że nie tak liczne. Znaczące dlatego, bo skupiała się wokół niego tak polska elita na emigracji, to Hotel Lambert, które skupiało głównie tutaj towarzystwo zachowawcze wokół Adama Jerzego Czartoryskiego. Zapiszmy sobie Hotel Lambert. Hotel Lambert. Często mówi się Hotel Lambert. Ale to jest błędne czytanie. Hotel Lambert. Um, ono y, y, zaczęto nazywać je tak w zasadzie od 1843 roku. Czyli nawet w sumie już dość późno. Czartoryski już wtedy dość y, sędziwy człowiek, szczególnie jak na tamte lata. No 73 lata, w ogóle bardzo długo żył Czartoryski jak na tamte czasy. Y, 91 lat, no, to jest taki ładny, piękny y, wiek. Byli to, tak jak mówiliśmy, osoby bardzo wybitne, jednak tutaj działalność Czartoryskiego koncentrowała się głównie wokół zabiegów dyplomatycznych, chciała skłonić mocarstwa do interwencji w sprawie polskiej. Choć cała, mówimy, że naz, zaczęto nazywać Hotel Lambert od 1843 roku, od, od nazwy hotelu, w którym się spotykali, głównie zresztą istnieją do teraz, w którym się spotykali jego członkowie, choć samo stronnictwo zaczęło działać już około roku 1831. Mieli koncepcję, że ta działalność dyplomatyczna doprowadzi do jakiegoś konfliktu mocarstw. Głównie liczyli na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii. Nie chcieli jakiejś przedwczesnej rewolucji w Polsce. Chcieli poprawić sytuację ekonomiczną i oświatową na ziemiach polskich. Obojętnie w jakich, czy one były pod okupacją czy nie, to chcieli już tam przygotowywać dobry grunt. Jako ustroj polityczny uznawali monarchię konstytucyjną wzorowaną na tej z Konstytucji 3 maja. A jako reformy społeczne nie chcieli za bardzo dużo zmieniać, chcieli pozostawić szlachtę jako dominującą warstwę, a po 1846 roku już postulowali likwidację pańszczyzny, uwłaszczenie chłopów, oczywiście przy pełnej odpłatności właścicielom za ich ziemię. Za to inną taką organizacją, w zasadzie, która skupiała niewiele emigrantów, ale warto się jej przypatrzeć, są gromady ludu polskiego. Gromady... Gromady ludu polskiego. Daj przewinę, bo już na miejsce, zaczyna brakować. Gromady ludu polskiego je utworzono je w Wielkiej Brytanii w 1835 roku. Byli działacze Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na czele z Tadeuszem Krępowieckim nam znanym, Stanisławem Worcelem i Zenonem Świętosławskim. 1835. One głosiły radykalne antyszlacheckie hasła, tak jak mały manifest TDP, głoszono ideologię już tutaj socjalizmu utopijnego, wierzono w misję narodu polskiego, w mesjaństwo narodu polskiego, o czym sobie zaraz powiemy jeszcze mówiąc o kulturze w tamtym okresie. Liczyli oni na powołanie takiego powstania narodowo-wyzwoleńczego, połączonego z rewolucją społeczną, chcieli zlikwidować warstwę zamożnych, głównie szlachty, jako ustroj widzieli Polskę jako demokratyczną... Republikę Ludową, cokolwiek miałoby to oznaczać, a jako reformę społeczną chcieli wprowadzić całkowitą likwidację własności prywatnej, czyli no socjalizm po prostu utopijny. Wszyscy jednak reprezentacje każdej z tych grup jakoś starali się oznaczyć na arenie międzynarodowej. Między, na, między innymi TDP angażowało się wraz z Joachimem Levelem w jakieś ruchy ewolucyjne, początkowo na przykład w ramach karbonariuszy, później w ramach Młodej Europy, Młodej Polski. Jednak akcje te nie przynosiły żadnego skutku, nawet jak się angażowali w krajach włoskich i niemieckich. Za to książę Czartoryski prowadził rozmowy z zagranicznymi politykami, głównie brytyjskimi i francuskimi. Chciał ich poparcia dla sprawy Polski mieli na celu inicjowanie wybuchu jakiejś wielkiej wojny europejskiej, w której zachodnie mocarstwa wystąpiłyby przeciwko Rosji i wtedy czartoryski sądził, że może można by było tą Polskę wtedy odzyskać. Liczył na konflikt między Turcją a Rosją, później zaangażowałaby się w niego Wielka Brytania, Francja, Austria i w ten sposób one atakowałyby Rosję chcąc zapobiec wzrastającej jej potęgi. Działał w Turcji m.in. z ramienia hotelu Lambert Wojciech Chrzanowski, znakomity sztabowiec z czasów powstania listopadowego. On, on podjął się reformowania armii tureckiej, żeby była taka w miarę nowoczesna, mogła walczyć z Rosją. Innym takim emisariuszem na tamtych terenach był Michał Czajkowski, który z kolei organizował w Stambule przedstawicielstwo dyplomatyczne Polski. Nawet założył na część księcia Adama Czartoryskiego polską osadę w Turcji, nazwaną Adamopolem, taka ciekawostka. Ona miała z kolei stanowić taką bazę działań polskich w Turcji, w tamtym rejonie. Docierali także inni wysłannicy na różne obrzeża, wtedy tam, byśmy powiedzieli, Bliskiego Wschodu do Persji, czyli na tereny dzisiejszego Iranu, Afganistanu i Kaukazu. Tam wszędzie wspierano jakiekolwiek antyrosyjskie działania. Liczono także na Serbów, żeby jakoś zbuntowali się na Bałkanach, bo powstanie jakiegoś kraju w stylu Wielka Serbia, ogólnie kraju Serbów, mogłoby pomóc rozczłonkować z kolei Austrię, która była tak już wielonarodową taką monarchią i liczono, że takie rozczłonkowane imperium już by mniej się przeciwstawiało powstaniu Polski, a może jakaś tam grupa Polaków by uzyskała w ramach tego autonomię lub też utworzyła swoje państwo. Centrum Emigracji Polskiej oczywiście stanowił Paryż we Francji, gdzie koncentrowało się całe to życie główne, polityczne i kulturalne. Tam też powstawały w większości te instytucje, o których sobie wspominaliśmy, ale powstawały także inne, takie typowo kulturowe, takie jak na przykład księgarnia polska założona w roku 1833 roku. Tam się ukazywało wiele książek, broszury, czasopisma, nawoływano właśnie do tej pracy na rzecz narodu. Także romantycy tacy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Zygmunt Krasiński tworzyli na emigracji Powstały wtedy m.in. Dziady Część Trzecia, których streszczenie możecie sobie posłuchać na naszym portalu. Także Księgi Narodu Polskiego i Pilgrzymstwa Polskiego. Wszystko to pióra Adama Mickiewicza. Za to krytykę Polaków podjął Juliusz Słowacki w Kordianie, którego też streszczenie możecie sobie odsłuchać u nas i Beniowskiego. Problematykę narodową za to poruszał Zygmunt Krasiński, przede wszystkim swojej nieboskiej komedii, której też streszczenie możecie posłuchać na naszym portalu. Z kolei i inne wybitne dzieła związane z historią tworzył już wspomniany Joachim Lelevel. Oraz tutaj także należy zanotować sobie pracę Maurycego Mocha, Mochnackiego i Ludwika Mierosławskiego, które miały już tematykę bardziej polityczno-wojskową i szukali oni przyczyn, dlaczego Powstanie Listopadowe upadło. Mieliśmy wtedy także innych działaczy międzynarodowych, mieliśmy przecież Chopina, który też tworzył w, w tamtym okresie we Francji, czy cyte, też Cypriana Kamila Norwida, który przecież zasłynął swoimi powieściami, autor Wadamekum i Czarnych Kwiatów, Także przecież słynne słowa do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi us z uszanowaniem dla darów nieba. Tęskno mi panie, przecież pisał Cyp Cypran Kamil Norwid. To takie znane, wybitne postacie tamtego okresu. E, ważną rolę także odgrywało Towarzystwo Literackie Polskie, założone w roku 1832 w Paryżu. Z inicjatywy zresztą a, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. E, w 1854 roku zostało przekształcone w Towarzystwo Historyczno-Literackie i tam spotykali się ludzie kultury, sztuki i kształtowali swoje opinie. Instytucja ta istnieje do dziś, Podobnie zresztą jak Biblioteka Polska, też założona w Paryżu w 1839 roku. Wielkie znaczenie miało fundowanie też w 1932 Towarzystwa Naukowej Pomocy. Ono z kolei gromadziło fundusze na pomoc stypendialną dla zdolnych Polaków, którzy chcieli się dalej kształcić, często później na rzecz ojczyzny. W Paryżu działała również Szkoła Polska, a tam pobierali nie tylko naukę Polacy, ale i Francuzi, bo był bardzo wysoki poziom nauczania. Narodziła się wtedy także koncepcja mesjanizmu. I szczególnie tutaj nas interesuje mesjanizm polski. Mesjanizm, jako hasło. O co tu chodzi? liczono, że dany naród mógł przez swoją ofiarę wyzwolić świat od zła, zmienić w ogóle świat na lepsze i tutaj widziano mesjanizm Polski. Uważano Polskę, niektórzy dużo osób, w zasadzie tutaj Adam Mickiewicz już głosił te poglądy, uważali Polskę jako mesjasza innych narodów. To była reakcja w zasadzie na klęskę powstania listopadowego. Mówiono, że ta ofiara krwi jest po prostu krwią taką, która zostanie użyta w ofierze, żeby tutaj świat ten ulepszyć, że Polacy mają swój swoją zbawczą rolę w odtworzeniu lepszego świata. Także tutaj polski mesjanizm spotęgowała działalność historyka i wizjonera Andrzeja Towiańskiego. Andrzej Towiański. Andrzej Towiański. E. On założył koło sprawy Bożej, w którym także przyłączyły się tam bibyczne postacie, takie jak Mickiewicz czy Słowacki, i oni głosili hasła odrodzenia moralnego narodu, przemian świadomości narodu, rezygnacji z patriotycznej zemsty, naukę pokory także wobec wroga, ale jednocześnie wizja swojej ojczyzny jako właśnie taką promującą te najlepsze wartości. Jednak to całe, o, o, znaczy ci niektórzy członkowie zaczęli odchodzić z tego towarzystwa ze względu na takie rocarskie poglądy Towiańskiego, ale znacząco wpłynął on na jakby światopogląd wielu Polaków, którzy przecież później jeszcze żyli i dalej to pomnażali, byśmy powiedzieli tą myśl właśnie zbawczej, zbawczego, zbawczej wizji Polski w świecie. To by było tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.